Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię, już ze swojego domu. I dzisiaj przychodzę do Was z książkami, które przeczytałam w lipcu. Oprócz książek z wydawnictwa Filtry, o których mówiłam całkiem niedawno, przeczytałam też jeszcze kilka innych książek z różnych wydawnictw. Są to książki dwie dotyczące średniowiecza, jedna umieszczona gdzieś w czasach współczesnych, ale tak naprawdę mogłaby się dziać kiedykolwiek. Mam jedną książkę o języku i dwie książki dla dzieci. Tak więc zaczynamy. Pierwsza książka, o której chciałam Wam powiedzieć, to naprawdę spore zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że tak bardzo mnie wciągnie i aż tak bardzo będę przeżywała scenę pojedynku. Ta książka bowiem nazywa się Ostatni pojedynek. Napisał ją Erik Jager i ma podtytuł Zbrodnia, skandal i sąd Boży w średniowiecznej Francji. Ta książka dzieje się w XIV wieku we Francji i oparta jest na faktach. To nie jest powieść, ale czyta się ją zupełnie jak powieść. Także nawet jeżeli nie lubicie książek opartych na faktach, jeżeli nie lubicie reportaży, to myślę, że tutaj jesteście w stanie tę książkę przeczytać i wczuć się w całą akcję. O czym ona opowiada? O dwóch rycerzach, którzy byli przyjaciółmi, ale kiedy jeden z nich, który miał młodą żonę, wyjechał na wojnę do Szkocji, ten drugi podstępem dostał się do zamku, w którym przebywała Margaritę i przemocą ją zniewolił, po prostu ją zgwałcił. I kiedy jej mąż wrócił do domu, kobieta poskarżyła się i postanowiono wystąpić do króla z prośbą o rozstrzygnięcie tego sporu. Oczywiście król nie za bardzo mógł cokolwiek zrobić, ponieważ było słowo przeciwko słowu. Co gorsza, jedną stronę stanowiła kobieta, która oczywiście w tamtych czasach miała znacznie mniej do powiedzenia. Ostatecznie wymyślono, że spór rozstrzygnie pojedynek. W tym pojedynku mieli stanąć naprzeciwko siebie dwaj rycerze, ten, który został oskarżony o gwałt oraz ten, który bronił honoru swojej żony, i wynik miał przesądzić, który z nich miał rację, który z nich mówił prawdę. Gdyby bowiem się okazało, że na skutek sądu Bożego, czyli wyniku pojedynku, przegrałby jej mąż, to ona zostałaby również zabita jako ta, która złożyła krzywoprzysięstwo. Doskonała książka, naprawdę. Bardzo, bardzo Wam ją polecam. Oczywiście nie zdradzę Wam, jaki był wynik tego pojedynku, ale powiem, że sam opis tej walki dwóch rycerzy był naprawdę niesamowity. Nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że taki pojedynek rządzi się tak wieloma zasadami i trwa tak długo, że to jest cały spektakl. Spektakl, na który przybył sam król. Także jeżeli jeszcze nie czytaliście, to bardzo, bardzo Wam polecam Ostatni pojedynek Erika Jagera. Druga książka również dotyczy średniowiecza, ale dzieje się prawie 100 lat później. Nazywa się Tron Jagiellonów. Krwawa sukcesja. Napisał ją Szymon Jędrusiak. Jest to powieść oparta na faktach historycznych, ale część bohaterów i część historii jest wymyślona. Wymyślona w taki sposób, że naprawdę trudno się od tej książki oderwać. Akcja zaczyna się od tego, że król Władysław Jagiełło jeszcze nie doczekał się męskiego potomka. I taka sytuacja wydaje się bardzo kusząca dla wrogów Polski, dla tych, którzy chcieliby osadzić potomka swojego rodu na polskim tronie, no i jednocześnie przejąć polskie ziemie. Zawiązuje się spisek, którego król nie jest świadomy. Jednocześnie w tym samym czasie na zachodnich granicach Polski dochodzi do potwornych zbrodni. Pojawia się tam mężczyzna przebrany w maskę przypominającą wilka lub jakiegoś jaszczura. Różne chodzą pogłoski tych, którzy przeżyli spotkanie z nim. I ten człowiek zostawia za sobą krwawy ślad. Jest bardzo okrutny, torturuje mieszkańców wiosek i doprowadza do ich potwornej śmierci. Sprawę
wmieszany jest także Zawisza Czarne oraz Konstancja, która jest tajną agentką, tak ją chyba można nazwać. I ma pod sobą również inne tajne agentki. Wątków jest tutaj sporo, ale nie obawiajcie się. Nie jesteśmy w stanie się w nich zagubić. To wszystko jest przedstawione w taki sposób, że ta akcja płynie gładko i jesteśmy w stanie śledzić wszystkie poszczególne nitki prowadzące do kłębka. Bardzo, bardzo mi się ta książka podobała. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to serdecznie polecam lekturę Tronu Jagiellonów. Mam nadzieję, że tą moją chaotyczną opowieścią Was nie zniechęciłam, a zachęciłam do sięgnięcia po tę powieść, bo naprawdę warto. Kolejna książka wprowadziła mnie trochę w osłupienie. Nie spodziewałam się tego typu lektury po wydawnictwie Pauza. Mówię o powieści pod tytułem Strega, którą napisała Joanna Lykke-Holm. I jest to książka, o której we wstępie wspomniałam, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się dzieje, bo może dziać się kiedykolwiek. Opowiada o 19-letniej dziewczynie, która ma na imię Rafa i po ukończeniu szkoły wybiera się do pracy, do hotelu położonego gdzieś dość wysoko w górach, na odludziu, gdzie razem z innymi dziewczynami w swoim wieku jest pokojówką. I te dziewczyny piorą, prasują, przygotowują pokoje, sprzątają, uwijają się od rana do nocy. Ubrane w obowiązkowe mundurki pokojówek. Ale co dziwne, w tym hotelu nie ma gości. A kiedy pewnego wieczoru goście przybywają i dochodzi do wielkiej fety, do wielkiej imprezy, na następny dzień ginie jedna z pokojówek. Ginie i wszystkie dziewczyny próbują ją szukać. Ta książka umieszczona jest w takim dziwnym miejscu i generalnie cała ta książka jest dziwna. Nie wiadomo, co jest tam prawdą, co tylko się zdaje. Ona jest taka, jakbyśmy czytali książkę o gęstej mgle, że coś nam się wydaje, że może być prawdziwe, coś tam się może zdawać, że nie jest prawdziwe. Mnie to męczyło. Nie wiedziałam, do czego zmierza ta powieść. Ta oniryczna atmosfera była dla mnie męcząca. Ja jednak wolę, jak to, co czytam, jest mocno umocowane w przestrzeni i w czasie. Tutaj właśnie tego umocowania absolutnie nie było. Zaskoczyło mnie zakończenie, owszem, ale polecam tę książkę tym osobom, które właśnie lubią powieści takie lekko fantastyczne, takie, które wydają się trochę jakby snem, a nie jawą. Kolejnej książki nie mam w wersji papierowej, ponieważ słuchałam audiobooka i jest to zbiór felietonów Michała Rosinka pod tytułem Mroczny Eros. Ale nie, nie jest to książka o erotyce. To książka o języku polityki. I chociaż zwykle od polityki trzymam się z daleka, ponieważ sam widok niektórych polityków przyprawia mnie o drżenie i o nerwy, to tutaj byłam w stanie wysłuchać felietonów czytanych przez samego autora, ponieważ były one podane w sposób zabawny i ponieważ stoję po tej samej stronie, po której stronie stoi autor, który bardzo mocno jest wrażliwy na język skrajnej prawicy w Polsce. Na język, który nacechowany jest bardzo często negatywnie, ale też często jest po prostu śmieszny i niedorzeczny. Jeżeli czytaliście wcześniejsze książki Rusinka dotyczące języka, na przykład Pypcie na języku czy Nie dorajdę, to myślę, że i Mroczny Eros również Wam się spodoba. Nie zrażajcie się tym, że jest o polityce, ponieważ tak naprawdę Rusinkowi wyszedł z tego niezły kabarecik. I mam jeszcze dwie książki dla dzieci. I pierwsza z nich, tak się dziwnie składa, to również książka Rusinka. Książka o nazwiskach. Podbipięta, czyli Co kryje się w nazwiskach. I ta książka, tak jak
mówi o tym tytuł, dotyczy naszych nazwisk. Autor podzielił te nazwiska na różne grupy, takie, które na przykład pochodzą od zwierząt, wiele jest od ptaków, takie, które pochodzą od zawodów oraz od cech charakterystycznych danych ludzi. I mamy na końcu bardzo długi indeks, w którym naprawdę znajdziecie dużo popularnych polskich nazwisk. Niestety mojego nie ma, nie wiadomo skąd to moje nazwisko pochodzi, aczkolwiek oznacza tkankę, jest to rodzaj tkanki. Ale ta książka jest naprawdę ciekawa. Dowiedziałam się z niej kilku fajnych rzeczy, o których nie wiedziałam. Na przykład to, że nazwiska właśnie mogły być związane z pewnymi cechami, na przykład z tym, że ktoś był jakimś tam ciamajdą i wtedy dostawał specjalny przydomek, który później zmieniał się w nazwisko, które być może ktoś z Was nosi. I jeszcze mam książkę Ulricha Huba, Lisy nie kłamią. To jest autor, który pisze bardzo zabawne, takie niemoralizatorskie książki dla dzieci, dla takich dzieci, myślę, w wieku 7, 8, 10 lat. Ta książka dzieje się na lotnisku. Na lotnisku siedzą zwierzątka. Jest panda, która jest pod ochroną, dwie owce, gęś, tygrys oraz małpa, która ciągle faszeruje się lekami. I siedzą i się bardzo nudzą. Nic się nie dzieje. Wszystkie loty są odwołane. I nie wiedzą w ogóle, jak długo jeszcze będą czekały. Od czasu do czasu pojawia się pies, który jest strażnikiem na lotnisku i próbuje je uspokajać, że spokojnie, siedźcie tutaj, nie wychodźcie. Ale zwierzęta zaczynają się nudzić. I przez kratę wentylacyjną wpada lis. I ten lis doprowadza do bardzo wielu zabawnych sytuacji. Przede wszystkim pokazuje zwierzętom, że na lotnisku można się świetnie zabawić. Tak świetnie się bawią, że zobaczcie, obrabowują sklep wolnocłowy. Przywożą różne rzeczy, które im się podobają. Szaleją, aż nawet obawiają się, że popełniły morderstwo. To książka o tym, że tak naprawdę nie znamy siebie samych. Że trudno dostrzec prawdę, kiedy dotyczy ona nas samych. Bardzo mi się to podobało, a w sumie najwięcej się naśmiałam, kiedy opowiadałam tę książkę mężowi. Kiedy ją czytałam, to aż nie była dla mnie taka śmieszna, ale kiedy ją zaczęłam opowiadać swoimi słowami, to po prostu płakałam ze śmiechu. Także jeżeli lubicie takie książki dla dzieci, bardzo, bardzo Wam ją polecam, a przede wszystkim polecam ją dzieciom. No więc to by było na tyle. Różnorodny zbiór książek omówiłam w tym odcinku, ale mam nadzieję, że wybierzecie sobie którąś z tych książek do przeczytania. Dajcie mi znać, czy zainteresowałam Was którymś z tych tytułów. A na razie pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.